No dobrze, no i jestem z powrotem po przerwie i nagrywam to po raz drugi, ponieważ przednio rozwaliło mi po prostu, znaczy gotyk się ściął i nie dało się jakkolwiek komputera no, wyłączyć tych komputerów, komputer cały zrestartować, no i wracamy, no i się powtarzam. Tak więc idziemy do Gruza, czy tam Gabruza. Do tego orka, porozmawiamy z nim, och, nie powie. Mora, dobry z ciebie wojownik. Jakby to powiedzieli asasyni, jesteś synem walki, Mora. No dokładnie, wchodzisz w ich klimat normalnie, asasynów. Co tu robisz? No, wielka świątynia w Bensali została zaatakowana. Skradziono artefakty. Dolok kazał mi odnaleźć. Co, sądzisz, że w Lago są jakieś artefakty? Nie, Mora, ale jest tu ktoś, kto może coś o nich wiedzieć. A kto to taki? Fabio złapał Morę. Jeśli coś wie, wszystko nam wyśpiewa. Znasz się trochę na walce, prawda? Wystarczająco, żeby nauczyć cię paru sztuczek, Mora. No i dobrze. Tak więc Gubrus może nas nauczyć walki, pewnie jakimś dwuręcznym mieczem, bo on w takich toporach się specjalizuje, jak widać. Tak, sprawdzam sobie tutaj dźwięki, ponieważ zmieniałem je. I nie wiem, czy one po tym rozstarcie się, czy one się ogólnie zapisały, czy się nie powróciły do stanu tego pierwotnego. No dobrze, tak więc lecimy sobie dalej. Razul, no i porozmawiamy z nim trochę. Bagienne ziele, przybyszu. Czyste, wspaniałe bagienne ziele. Proszę, spróbuj. Sprzedaję je też w paczkach. Jest wysoki popyt na ten towar. Nie strać szansy, by zabrać go ze sobą. Każdy, no, kto go raz posmakował, zapłaci fortunę, byle go tylko znowu zakosztować. Tutaj hodując normalnie, hodując? Uprawiając, szukam właśnie tego słowa, ziele. No, myślałem, że bagienne ziele rośnie na bagnach. Wszyscy tak myślą. Ale no, rozejrzyj się dookoła. Rośnie szybciej, niż potrafię je spalić. Warunki są tu idealne. Mnóstwo słońca, świeże wiatry, pyłki kwiatowe rozwijają się w tych warunkach doskonale. Co kilka tygodni mogę przeprowadzać kolejne rzeczy. O ile rzecz jasna, do towaru nie dobiorą mi się krwiopijcy lub koczownicy. Jak można się domyślić, no i tutaj coś nam wspomniał o krwiopijce. Krwiopijcy lubią bagienne ziele. Wygląda na to, że te skumbrie wiedzą, co dobre. Już kilka razy traciłem przez nie moje zbiory. Sporo wiesz o roślinach. Nie tylko. Także o miksturach. Mieszkałem kiedyś w Ben Erai. Eusebio wiele mnie nauczył. Czyli tak, możemy też coś się dowiedzieć od niego o alchemii. Natomiast nie jest nam to na razie potrzebne. Pewnie w ogóle już nie będzie. No ale dobra. Co wiesz o koczownikach? Kontynuujmy o koczownikach. Połobuzy! Uwolnili niewolników i ukradli moje zbiory. Pewnie rozumiem to, ale... Kilku z nich stratowało moje rośliny. Przeklętniki! No jak oni mogli takie coś zrobić? No, aż uderzyłem o... I nie uwolnili cię? Uwolnić mnie? Kto by się wtedy zajmował roślinami? Ja się nigdzie nie ruszam. Mam tu dość roboty. No, i to jest praca z pasji. Właśnie o to chodzi. I jeszcze ma kasę z tego. No kurde, no... Jak youtuber. Może powinienem się zająć dla ciebie krwiopijcami. Stary, ja się bałem poprosić. Wiesz co? Jeśli uda ci się wypędzić te bestie, dam ci paczuszkę oryginalnego bagiennego ziela z Lago. Ktoś, kto dla mnie pracuje, powinien mieć coś z życia. No, dobra, jak nam tak zapal sobie. Ładnie. Powoli, no to... spokojnie. Spoko. Te bestie bez twojego udziału niestety nie odlecą. I drugi normalnie czarny rower podczas naszej rozmowy. Niesamowity gość. Tak więc idziemy załatwić te krwiopijce. Jest jej dosyć spore statko, tylko się łyknę, bo widzę, że HP to nie ma za dużo. Bezi.
No i cóż, gdzie znajdują się takie wypisy? No niedaleko, bo wystarczy tutaj się wspiąć na tę górkę i na tej takiej zielonej polance, czy tak można to nazwać, znajdują się właśnie dosyć spore stado krwiopijcy. Ten krwiopijcy. Nie jest to wymieniać. No i tak trzeba jakoś zabić. Widzicie, jest ich tutaj mnóstwo. Na szczęście one jakoś nas tak nie atakują za bardzo, więc można sobie tutaj pozwolić na to, żeby sobie powoli je dobić. Może zawodnik już tak słabo działa dzisiaj. No i to jest ten plus, że nie musimy się jakoś tak, wiecie, bać. One tutaj z tym drzewem jakoś tak kiepsko mają możliwość do wylotu. Ale już teraz znalazły właśnie taki sposób. I one padają na hita, tak? Nie, nie padają. Na dwa hity niestety. Takie niepełne. No. Na dwa hity niestety, bo jeden HL tak nie bardzo zabija. Brakuje mu troszkę. No i tak, co mamy jeszcze głębiej tutaj w tym miejscu? To pielce. Tylko nie wiem, czy z nimi był związany quest, czy nie. Jakieś ja mam takie wrażenie, nie wiem. Może się mylę, ale wydaje mi się, że jakiś quest z tymi pracami jest. No ale pozabijmy je sobie, bo to jest exp zawsze. Tutaj jeszcze jakieś krwiopijce się znajdują, natomiast quest jest już wykonany sam w sobie, więc to nie jest konieczne. No i mana nam się po raz pierwszy kończy. Wow. Jestem już trochę zdziwiony i zaniepokojony, że tak się dzieje. No i rusza na nas właśnie ten topielec. To jest właśnie dobre, że one jakoś tak konkretnie szybko do nas przychodzą. Czy w nich coś jest? Czy ja mogę coś zebrać z nich? Nie mogę. Więc nie wiem, czy to jakiś quest jest. Wydaje mi się, że był. Jakieś skóry topielca, czy coś takiego. Ale, no jak widzicie, no może się mylę, no. Zabijemy je, a najwyżej, jeśli coś potem będzie z nimi związane. Wydaje mi się, że jakieś skóry, czy coś takiego. No ale to nie jestem pewien, no. Wiecie, trochę jak teraz zabiję te topielce i jak potem ich nie będzie w takim znaczeniu, że znikną te trupy, no to będzie źle. Ale tak poza tym to może być. To mogę je takim wypadku zabić, no a jeśli nie, to będzie kiepsko. Następny poziom, czyli no warto było tutaj przyjść. Ile mamy już punktów nauki? 33, czyli niedawno, kiedy to było w Bradze, wydałem wszystko. Ktoś tutaj tam jest. Tylko nie jest to się. Co to mi się tutaj popisuje? Dobra. Tak wiecie, trzymam dystans, bo boję się trochę. Bezi. Wciąż nie jest silny. On ma taki słaby armor, że wiecie. Tutaj on za dużo nie powojuje. Zapiszę quick save. Bo boję się, że mi ta gra no wykreszuje czy coś takiego. Zresztą nie wiem, czy wtedy dobrze jest zapisywać, bo jeśli gra mi się zatnie tak jak poprzednio, no to już nagrań nie odzyskam. Z Audacity jeszcze mogę jakoś tam otrzymać, bo tam by pisało, czy chcę odzyskać to nagranie, ale na przykład już zakrzona mnie. Więc no, dosyć kiepsko. Dobra, tak więc wracamy do Razula i gadamy z nim. Zrobiliśmy dla niego tą przysługę, wybiliśmy tak krwiopijce. Będzie na pewno zadowolony. Da nam paczkę ziela. Już po krwiopijce. Więc moje następne żniwa są bezpieczne. Weź paczkę bagienelego ziela. Ojcze rozluźnienia. Kolejny tytuł zdobyliśmy. Jesteśmy teraz ojcem rozluźnienia, jakby to nie brzmiało. I tak, pogadajmy jeszcze... Niech to szlak! Tylko nie na pewno są! Nie zawracaj mi głowy! Jest taki zmęczony, ale nie, on nie ma... A, byłem już u niego, no to kurna, ja nie myślę. Dobra. W Lego zostało nam coś jeszcze, jakiś quest, to na pewno. Czego tu pogadajmy z tym lekceważącym nie strażnikiem. Nie twój interes. O. Ja mam zadanie dowiedzieć się, kim ale... jest więzień. Nic z tego! Nie. Której części nie zrozumiałeś? Idź stąd!
Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów, zrozumiano? O, koniec, już nie mogę więcej, już kłopotów. Dobra, spójrzmy, kto tutaj może być. Widzę jakieś niebieskie szaty, to musi być mak wody. Więc nie trudno się domyślić, ale jaki to mak wody, tego nie wiemy. Ja chyba wiem, znaczy, kurde, mogę przypuszczać tylko. Nie, nie będę podawał imiona, nazwy, bo nie chcę pomylić. Pokonałem Grubuza. Tak, jasne. Proszę, weź nagrodę tę paczkę poproszę. Bagiennego ziela. Jest warta więcej niż przypuszczasz. Dałem mu 400 sztuk złota. On dał mi paczkę ziela, która jest u mnie warta 100 sztuk złota, a w sprzedaży jest warta 30, więc... Walka ta nie była warta tych pieniędzy, ale... No zawsze tak. Masz więźnia. Więc... Dokładnie. No, dobrze, niech będzie. Mam więźnia. I dopóki to ja mam klucz, nikt nie będzie z nim rozmawiać. Kim jest twój więzień? Stanowi ogromne zagrożenie. Nie, nie powiem ci, kim jest mój więzień. Zbyt wiele osób już to wie. A teraz przestań wreszcie wtykać nos w cudze sprawy. No, ale my musimy jakoś się dowiedzieć, kim on jest. Quest nie jest łatwy, bo... Kurde, ja nigdy chyba nie wykonałem. Może raz. Na pewno masz jeszcze... Lepiej mi nie przeszkadzaj! Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Tutaj na razie w Lago nie możemy nic zrobić więcej. Bo raz ten statek, pan tego statku, znaczy te futrę muszę przynieść temu Szajbusowi. I tutaj muszę... Nie wiem, czy to zrobić, ale nie, pewnie są. Tak więc... A, chyba do Gonzalesa będę musiał się udać w sprawie tego pięści. A Gonzales znajduje się w Morosku, czyli do, to będzie przedostatnie miejsce, do którego zajrzę, więc... No, trochę jeszcze sobie poczekam. Tak więc idziemy jeszcze do... Właśnie, czy ja mam ten quest z tym... Tak, dziwne sny... Nie. Polowanie nagrody. No to... Przykro mi. Shibur, czy jak tam? Shakior. Dobra, Shakior. Dobra. Vlago wciąż jest więzień. Jeszcze jego? Sądziłem, że wszystkich udało się już uwolnić. Więzień jest zamknięty w chacie. Wiesz kto? Jeszcze nie. Więc się dowie. Czyli co, ja mam wrócić do tego? Nie wiem, na razie nie pisze mi, żeby go zabić, więc... Spójrzmy. No ale mam go usunąć, no to... Peszek, no, zabijam, tak? Zapisałem grę jak coś. Dobra, lew się na nas też obraził. Doświadczenie 200, doświadczenie 2000, reputacja 25. No. To nie byle co, no jeszcze za lewkę dostałem. Mięsko i 300 doświadczenia. Pięknie. Co ty tutaj miałeś? Dawaj mi ten kamyk druida. 2000, wow. No i zepsute ostrze. Zużyte w sensie. Zobaczmy, to jest najdroższy kamień. Rozpruwacza, lwa. Nie, no to... Ale dupa. Ej, to jest... To ja sprzedaję po 25% ceny. To jest chore po prostu. No to w ogóle nie ma sensu, w ogóle się kupy nie trzyma. 25%, no to... To nawet nie wiem, kto tak nie rażnie na cenie. Tak, żeby się odwołać do jakiegoś przypadku z realnego życia. No kurde, masakra. Strasznie. Dobra, wchodzimy sobie do kopalni. Zajrzymy sobie do niej. Opróżnimy ją. I w ogóle mam tutaj skrzynia, w niej amnezja za 750 sztuk złota. Więc sprzedam ją za 125. Tak, no analizując stosunek ceny. No, nie wiem, czy tutaj coś jeszcze będzie. To tyle. Możemy sobie pokopać co najwyżej. Bezi, złotko. Dawaj. Boom. I w ogóle, wiecie co? Podpinam sobie tą właśnie drugą myszkę. Znaczy tak, bo wciąż mi nie chodzi ten scroll, jak no, tam uważacie, jak tam słyszeliście ode mnie. I po prostu wziąłem sobie teraz
Kupiłem taką myszkę bezprzewodową, która tak do mojego użytku się nie daje, tylko bardziej do laptopa. Dlatego jej nie używam. No bo sygnał mam przez biurko zakłócany. No i tak łapie, tak przerywa. Jak chciałbym jej używać, więc... Ale nadaje się tak, położymy sobie ją tak... Tak z boku i mogę używać teraz scrolla dzięki tej myszce. Tak więc... Normalnie dosyć taki dziwny sposób, ale jakoś udało mi się mieć tego scrolla, bo to czasami w takich grach przydaje się to oddalanie, przybliżanie, szczególnie w Night Simulations na przykład, które coś tam ostatnio nagrywałem. Pokopię sobie to złotko, mam nadzieję, że nie będzie aż tak nudno, znaczy będzie tak nudno, ale no, to nie trwa długo na szczęście, to nie jest kopalnia w Górniczej Dolinie. Tak więc spokojnie. Oho, coś tutaj jeszcze jest. No nie wiem, zawsze mogą być jakieś questy z tymi samolotkami związane, chociaż już Galdern te questy zrobiłem. Ale dobrze, no jeszcze dla siebie pokopam, to jest gold. Mimo, że mam go sporo, no ale dobra. W ogóle ta kopalnia jest dosyć dziwna, bo tu była siarka, tu było złoto i jeszcze chyba to jest... Ruda żelaza to nie, ale brąz? Nie wiem. Żelaza, tak, żyła żelaza. Tylko magiczna ruda. Właśnie nie wiem, czy wygląda, jest taka niebieska bodajże chyba. Nic tu nie, nic tu, nie no, ma tu nic nie ciekawego. Pięć bryłek. Okej. Okay. Żabich korzeń nie zbieramy, nie wiem do jakiej mikstury to może się przydać. Ale tak naprawdę bo mało mnie to obchodzi. Tak więc nie mam pewnie teleportu do tego Ben Arai, nie wziąłem tego teleportu, głupi mój błąd. Ale jeszcze pójdziemy do Fabio, powiem mu, że zabiliśmy Shakiora. I zobaczymy co nam powiem, może nam sknie jakąś gotówką. Tutaj widzimy kraty, więzienie puste, niestety, albo stety, bo tutaj uwolnili niepewnie poczynnicy. Zająłem się Shakiora. No mówiłem tak, ci, że nie jest niepokonany. Lew! Co z nagrodą? Dobrze, że sprzedaż bagiennego ziela tak dobrze idzie. Proszę, to cię powinno ucieszyć. Pięć sztuk złota. Spodziewam się trochę więcej, ale okej. Okay. No wow, nawet mam jakieś pudełka. To tyle z Lago na razie. Wracamy do naszej Ben Arai. Bo zbliża się już noc, tak więc do Lagi podróżowaliśmy też już podczas takiego zmierzchu i tutaj wracamy do Ben Arai też tak już w wieczornych porach, ale jeszcze jakiś quest musimy wykonać. Ach, nie mogę się doczekać, pójdę do tych świątyń, naprawdę kocham tą lokację, Warant jest cudowny. A naprawdę Gothic 3 to jest dobra gra, na patchach daje już nieźle się w nią grać. Naprawdę podoba mi się ta gra. Jedna chyba z lepszych części. Nawet bym sobie ją postawił na równi z Gothiciem 1. Odważyłbym się, tak. No bo jednak Gothic 1 był zbugowany, a do niego tych patch nie ma. Znaczy przynajmniej nie słyszałem. A tutaj jednak to jest wszystko poprawione i da się ładnie grać. Fakt, no ciekawe jakby, jestem ciekaw po prostu jak ta gra wyglądałaby, gdyby twórcy nie byli pospieszani, gdyby Piranie nie były pospieszane przez tego wydawcę Jewot, czy jak tam. Może wtedy ta gra jeszcze byłaby świetniejsza. Ja po prostu kocham grę w prostu otwarty taki świat i po prostu, no świetnie się takie dla mnie gra. Tutaj mamy Kempę, pogadajmy z nim, czy Kempę. Masz dla mnie pracę? Pracę? W okolicy aż się roi od tych cholernych koczowników. Zapłacę ci za każdego załatwionego przywódcę koczowników. Jeśli można to uznać za pracę, to chętnie cię zatrudnię. Kto jest na twojej liście? Shakior Lew. Najechał Lago. Hurit. On i jego ludzie napadają oazy na południu. Jest. I Jespas. Grasuje na drogach. Napada na podróżnych. Shakior nie żyje. Doskonale.
Oto twoje złoto. No to jeden już zabity. Czterysta sztuk. Pokaż mi swoją wodę. To mam jakieś nierudy. Nic ciekawego nie miał. Najpierw pójdę sobie po teleport, który jest chyba gdzieś na wejściu. Nie mogę go zapomnieć, bo to trochę szkoda. Tylko ja nie wiem dokładnie, gdzie to było. Taka dupa. Bo powinienem takie rzeczy pamiętać. No ale jakoś chyba znaleźć ten teleport, prawda? Warto przeszukać, tak szukać w tych beczkach gdzieś, czy coś takiego. Bo w nich może coś... Na nich może się znajdować właśnie taki teleport. Może w tym miejscu? No, dokładnie do Banerai. Oto jesteśmy. Tak się zastanawiam, czy ten koczownik, jeden z tych koczowników, który napada na oazę na południu, nie znajduje się gdzieś na wprost... No tutaj, na tej drodze. Przejdziemy się tędy. Mam taką ochotę, nie chcę mi się wykonywać na razie questów z tego Banerai. Najpierw chciałbym właśnie załatwić tego jednego koczownika. A widzę taką oazę, jak tam widzicie na wprost są takie palmy. Myślę, że tam może znajdować się właśnie ten koczownik. Ten przywódca. Z grupą pewnie sporą tam swoich tych ludzi. I oczywiście na pewno za chwilę napotkamy jakieś pełzacze pustynne. Ohydne stworki, ale trzeba będzie się ich pozbyć. Nie mam litości dla tych ohydnych stworzeń. No i w sumie, jak dojdziemy do tej oazy, będzie już blisko do Bensali. Do Morasu, znaczy się. Tak więc... Kurde, jak już się chyba tam wybiorę, do tej oazy, to pójdę od razu do Morasu, wezmę tylko teleport. Nie będę wykonywał tamtych questów. Ale wiecie, no... Może to chaotycznie trochę wyglądać, ale jakiś to jest plan. Ja lubię tak sobie robić to, co nagle mi przyjdzie do głowy. Tak, widzimy tam jakieś już, no, namioty, więc na pewno tam musi być ten koczownik. Nie wiem, czy to był ten jaskar, czy jak no tam, ale na pewno jakoś tam, jakiś z nich się tam znajduje. Nie załatwimy go zaraz. No bo w końcu quest to quest. Wojownik, asasyn. Ej, to kurde, o co chodzi? Czemu tu są asasyni? Podróżniku, no uciekasz? Super, a czemu miałbym uciekać? Jest tyle przyczyn. Subu. Na przykład ożywieńcy, Subu. Czy koczownicy. Ale nieważne. Napij się wody i nieco odsapnij. Co tu robisz? Ja? Ja tu rządzę. To moja oaza. Wiesz, koczownicy bardzo nam utrudniają życie. Tylko czekają, żeby nas zaatakować. Zwłaszcza ten Hurit. Może ty rozwiążesz ten problem. Aha, gdzie znajdę Hurita? Niedaleko stąd, ale na południu. Jego ludzie zwykle trzymają się blisko prastarych ruin. Co trzeba zrobić? W pobliżu kręci się Hurit ze swoją bandą. Czekają tylko, aby ukraść nam wodę. Zlikwiduj ich! Czyli chcą przejąć oazę? O to wam chodzi? Tutaj są krokodyle, po raz chyba pierwszy tutaj, nie wiem, tak się wydaje, że tak mi się krokodyle. Dobra, ej, krzepis, to jest mój priorytet. Trzeba się pozbyć, bo ich tutaj za dużo. Więc ta pierwsza, która do mnie leci, chyba się jak najszybciej. No, na szczęście one tam o każdą drogę tutaj sobie jakoś szybko ze mną nie poradzą. No i to wszystkie były. A czy to jest krokodyl? Nie wiem, co to jest takie, co za brzydkie. To jest, musi być krokodyl. Nie. Ja się boję tego podchodzić, co to jest? A, bo to jest kamyk. Drewno. Ja się bałem, że to jest krokodyl. Nie, wydawało mi się, że są w tych oazach krokodyle. No, ale dobra. Nieważne. No to zawsze coś. Zawsze jakieś zaskoczenie. O, jest to ohydne coś. Będzie tego więcej? Teraz muszę się patrzeć na wszystkie strony, bo to nagle wyjdzie. Takie coś brzydkie. Ale nie, to są pojedyncze. Na szczęście. To jest ohydny stwór. Najgorszy, normalnie najohydniejszy potwór, jaki widziałem w tej, jaki w ogóle w grach widziałem. Nienawidzę tego. O, o.
taki się malutki schował za kubką piasku. Blisko było.